Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko za tym, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzi oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi i znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie. Wzywajmy więc Boga, aby błogosławił tym, którzy wykonali tę drogę i tym, którzy będą z niej korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaskawą opieką. Z pokorą zanieśmy wspólne błagania do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest drogą wiodącą nas do wiecznej Ojczyzny. Panie Jezu, Ty stawszy się człowiekiem, przebywałeś pośród ludzi. Spraw, abyśmy wspierani Twoją obecnością postępowali drogą miłości. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty obchodząc różne miejscowości, głosiłeś Ewangelię i uzdrawiałeś chorych. Przechodź nadal naszymi drogami i pokrzepiaj nas swoim miłosierdziem. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty towarzyszyłeś zasmuconym uczniom w drodze do Emaus. Błogosław nasze podróże i swoimi słowami rozpalaj nasze serca. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty wstępując do nieba otwarłeś nam drogę. Podtrzymuj nas pielgrzymujących przez tę ziemię, abyśmy otrzymali mieszkanie w domu Twego Ojca. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty oddałeś nas jako dzieci w opiekę swojej Matce. Za jej wstawiennictwem prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy Cię kiedyś mogli oglądać i razem z Tobą zawsze się radować. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław wszystkich, którzy będą przechodzili, przejeżdżali tą drogą. Swoją łaską uprzedzaj ich kroki i bądź z nimi w drodze. Broń ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz,